Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. I znowu poczytamy sobie dzisiaj wasze komentarze, wasze maile, wasze listy. Także bez zbędnej zwłoki! Zaczynamy! Jak zwykle przygotowałem wam troszeczkę komentarzy całą garść różnego rodzaju tutaj waszych. Informacji, nieinformacji, i tak dalej. Na początku może komentarz użytkownika BoroCoin. Polecam zainteresować się Yield Farming i DeFi. Yield Farming, Yield Farming 2, teraz YFIE jest w okazyjnej cenie. wzrosy po kilkaset procent w kilka dni. Oczywiście nie inwestować dużych pieniędzy, bo taka bańka może w każdej chwili. Wiadomo, co zrobić, ale spróbować. Zrobić 10 ty z 10 tysięcy 1200 może się udać i to bardzo szybko. Jak nie umiecie, na Uniswapie to polecam e, hotbit, tam jest te wszystkie grefi. Ja powiem w ten sposób, to jest kwestia podejścia do inwestycji. Jeżeli jest Wasza inwestycja, to jest jak granie w lotto, jak sama nazwa, od seria krypto Lotto, to oczywiście jak najbardziej możecie tak zagrać. Aczkolwiek ja osobiście jestem tutaj można powiedzieć przeciwnikiem takiego grania, bo. Później może się to bardzo, bardzo źle dla Was skończyć. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Daniel Kukliński. Słuchaj, panie, mam pytanie. Prawie każdy Twój film kończy się kilkudziesięciosekundowymi sekundami ciszy. Czy nie dałoby się wstawić tam jakiejś muzyczki albo jakiejś introskryptu narodem? Z racji tego, że jeżdżę tirem, to 99% pobieram i później odsłuchuję. I fajnie byłoby posłuchać czegoś na końcu filmu. Ale nic na siłę, Mike, i żebyś mnie czasami nie zjechał za to w kolejnym filmie. Brawa za to, że nie zmuszasz do łapek w górę. I komentarze na początku swoich filmów. Pozdrawiam. Dzięki za komentarz, Daniel. Oczywiście coś takiego jest w przygotowaniu. Będzie to krótsze intro zachęcające do subskrypcji, do odwiedzenia członków kryptonarodu. Jest to w opracowaniu, troszeczkę może to potrwać i oczywiście ja troszeczkę zmieniłem swoje podejście jeśli chodzi o łapki, ale tak, mnie osobiście bardzo denerwuje to, że ktoś na samym początku jak Ci się podoba, to daj łapę w górę, w ogóle. A tak naprawdę jeszcze filmu nie obejrzałeś. Na końcu ja przypominam, prosiliście mnie o to, ja, jak to mówią, tylko krowa nie zmienia poglądów, więc ja stwierdziłem, że jednak Będę w ten sposób podchodził. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnego komentarza. Glos Lukasz! Zacny materiał Mike, a co sądzisz o regularnym, długoterminowym powiększaniu portfela BTC przez osoby niezbyt rozeznane w temacie kryptowalut. Spotykam się często z opinią, że dokupując co miesiąc odrobinę BTC nie sposób nie zarobić w dłuższej perspektywie. Teoretycznie taki sposób inwestowania w cudzysłowie oczywiście nie wymaga wnikliwego śledzenia rynku, ale gdyby sprawa była taka prosta, to pewnie wszyscy byśmy tak robili. No widzisz, Łukasz, to nie jest tak do końca. Większość ludzi jest chciwa. I tak naprawdę na rynku 95% osób traci, bo stwierdza, że tak raz się udało, drugi raz się udało, trzeci raz się udało. No to ja teraz może to the moon już zagram, nie? Zagram po prostu na ostro, zagram po prostu tutaj, żeby zarobić więcej, szybciej. No to jest takie podejście zgubne bardzo często. Do tej pory, oczywiście, czy pamiętajcie, nie znamy przyszłości. Wszyscy mówią, że Bitcoin urośnie, będzie kolejny ATH, i znowu będzie wzrost proporcjonalny jak poprzednio. Poprzednio spadek do poziomów yy, powiedzmy. Stu kilkudziesięciu dolarów, wzrost na 20 tysięcy. Teraz był spadek do poziomu 3000 z hakiem. Wzrost, nie wiadomo, 200, 400 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, 800 tysięcy dolarów. Prognozy są równe, milion dolarów. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości, nie znamy. Ale teoretycznie, patrząc na to wszystko, to naprawdę trzeba było mieć pH. Jeżeli ktoś co miesiąc kupowałby bitcoina, nawet zaczynając. W połowie 2017 roku, czy na samej górce, to i tak będzie na plus. Bo kupisz w listopadzie 2017 przykładowo ze 100 zł, w grudniu 2017, później, 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 później będzie to się rekompensowało. Także ten Bitcoin spadał naprawdę krótko, krótko i trzeba mieć pecha, żeby nie zarobić. Aczkolwiek, wszystko przede wszystkim w myśl z zasady, że inwestujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie stracić. Czyli nie inwestujesz jakichś swoich pieniędzy na rachunki, na jakieś tam różne rzeczy. Przechodzimy sobie do kolejnego komentarza. Krystian K. Dzięki za podzielenie się wiedzą, a tak przy okazji umiałby ktoś określić kiedy możliwe odpalenie XRP, ile ten projekt jeszcze lat potrzebuje. <grym> Myślę, że to pytanie zadają sobie wszyscy hodlerzy XRP. Powiem w ten sposób. No oczywiście wszystko zależy od punktu wejścia. Jeżeli ktoś wchodził w okolicach ATH, no to teraz jeszcze długo go może długo może tutaj potrwać zanim odrobi. Ja oczywiście uważam, że projekt XRP wystrzeli. Posiadam XRP, aczkolwiek nie jest to porada inwestycyjna. Cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? No mogę powiedzieć tyle. Słuchajcie, ekosystemy buduje się latami. To nie jest tak, no i co z tego, że DeFi odpaliło, wszystko zarobiłeś pięknie, ładnie. Tylko pytanie, co jakbyś nie zdążył wyjść. Tutaj dla bardziej cierpliwych osób, a jak ktoś liczy na szybkie zyski, to ma Uniswap, tylko żeby później się nie skończyło biedą. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Tutkasz, fajnie, tylko że samo czytanie nagłówków, które często są clickbaitami, prowadzi do większego zamieszania. Na przykład zdziwiłem się, że Egels robi exit scam, a tu chodziło tylko o to, że jakieś gówno EOS zostało okradzione, exit skamowane, a tokeny z tego scamu zablokowane na giełdzie. To już nie aż tak sensacyjne. Czyś nie wypadałoby najpierw przeczytać artykuł i dać dwa zdania wyjaśnienia. To chodziło o odcinek oczywiście, Newsflash'a. I teraz ja powiem jasno: Newsflash jest po to, żeby przedstawić wam nagłówki, a wy macie je sobie przeczytać, jeżeli coś Was zainteresuje, i zweryfikować. Ja nie odpowiadam za treść nagłówków, to jest jedna sprawa, wybieram je. Eee, to jest odcinek dla ludzi zabieganych, którzy nie mają czasu oglądać newsów czy półgodzinnych czy godzinnych tylko klikną, o zainteresowujcie aha, plas, aha, nie, dobra, to nie to, dobra, wyłączam i tak dalej, i tak dalej. Więc taka jest koncepcja Newsflash'a. I taki Newsflash pozostanie w momencie, kiedy będę go nagrywał, 5 minut, żeby przekazać jak najwięcej wiedzy i wbrew pozorom bardzo wielu osobom się to bardzo podoba, bardzo wiele osób dziękuję mi za to, a dla wszystkich spragnionych jakiegoś mojego komentarza i większych innych, jak to się mówi, treści tutaj, macie odcinek, który nazywa się Kryptoniusy Lite, czy też Kryptonius. Dobra. Przechodzimy sobie do kolejnego komentarza. Piotr Rataj. Myślisz, że kupowanie takich egzotycznych giełdach to dobry pomysł? Wystarczy, że tylko wprowadzą KYC i OD chce ci się wybierania tych kryptowalut. Myślę, że warto dodać kolejny wymóg dotyczący kryptowaluty, aby znajdowała się na głównych giełdach. Ogólnie, kryptolot to fajny pomysł. Chyba, że ma być tylko eksperyment. To na takich giełdach też ciekawy pomysł na zakupy. W przyszłości będziemy mogli porównywać, czy dalej istnieje taka giełda, czy wprowadzili KYC, czy nie było haka i tak dalej. To jest oczywiście od odcinku Krypto Lotto. Powiem w ten sposób, to jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, lotto. To jest eksperyment, żeby Wam pokazać, jak chwiejny jest ten rynek, że giełda może się wyłożyć, że projekt może się wyłożyć. KYC mnie absolutnie w żaden sposób nie przeraża. Ja robię KYC na giełdach, jeżeli jestem do tego zmuszony. no Jeżeli nie jestem, to nie robię, więc to absolutnie w żaden sposób nie wpływa na no, wprowadzenie koisji. No, wprowadzenie to jest tylko w jakiś sposób, bym powiedział uwiarygodnienie. No Na jeżeli coś padnie, dlatego to są małe kwoty. To jest 100 zł na jeden projekt inwestycji, dlatego właśnie małe kwoty, żeby nie ryzykować, bo to nie jest jakiś kolosalny pieniądz. Teraz będę wprowadzał oczywiście jeszcze do, de, projekty z rynku DeFi. A jeżeli coś, jeżeli coś się trafi, jakiegoś wiecie, to może być hit. Hit może być, nie? Wyobraźcie sobie, żeby tak, taki YFI trafił się, nie? Na początku akurat wylosowało się w kryptolot, to o jest tutaj 30 dolarów. No. Hmm. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Tomasz S., szukanie korelacji to bardzo fajne zajęcie dla ludzi, którzy nie mają co robić. I ten komentarz oczywiście mnie rozwalił. Chodziło tutaj o odcinek, w którym było szukanie, w newsach było, że korelacja bitcoina i złota jest tam na najwyższym poziomie, a korelacja S&P 500 i bitcoina i coś tam. No, wszystko ze wszystkim jest oczywiście skorelowane. Można by nawet szukać korelacji długości włosów Majka z na przykład długością filmów Feniksa. Nie. I na pewno jakaś korelacja, raz by była taka, raz by była taka. Jak idę do fryzjera, to korelacja odwrotna. No, słuchajcie, korelacja to tak, jak kolega napisał, to no, taki wskaźnik. Szukają ludzie, słuchajcie, ludzie. Uważają, że rynek, który gra na emocjach, który opiera się o rzeczy bardzo często niemierzalne, da się zamienić na język matematyczny i ułożyć regułami. Stąd się wzięły te wszystkie wstęgi Bollingera, e, fale Elliotta, RSI, stochastiki itd. Ale niestety to się nie sprawdza. Jak to się mówi, zepsuty zegar dwa razy na dobę wskazuje dobrą godzinę. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnego news'a. Ultra Bartes, ostatni punkt, to o mnie. Kupiłem ETH w 2016 roku, nie mając wiedzy, ale zakładałem czas inwestycji minimum 5 lat. Wtedy ETH kupowałem za około 94 dolary i nie ruszam do dzisiaj. Dopiero w tym roku wróciłem do obserwowania kursu krypto. U mnie sprawdza się strategia. Kupujesz, zapominasz o inwestycji na kilka lat. Jeszcze najlepiej, gdy kupujesz, gdy są najlepiej kupujesz, gdy są negatywne emocje na rynku. Bardzo dobra podejście. Te znane przysłowie, że kupuj plotki, sprzedawaj fakty, ewentualnie kupuj panikę, sprzedawaj euforię. Oczywiście to też jest obarczone ryzykiem, jak wszystko na tym rynku, ale jak ktoś kupił w odpowiednich cenach, to teraz siedzi sobie, popala cygarko i mówi, no wiecie, ja kupiłem bitcoina po 150 dolarów. No. Także słuchajcie, no Oczywiście do tego dorzuciłbym dywersyfikację portfela, bo często może być tak, że kupi to się w dobrej cenie, a później projekt się zawinie. Więc nie trzymamy wszystkich, koszy, wszystkich jajek w jednym koszyku lub wszystkich koszyków w jednym jajku. i Przechodzimy do kolejnego komentarza. Kolejny komentarz jest dosyć długi. Robert Teodor Pella. Masz rację w sprawie botów na giełdzie. Sprawdziłem to była pewność. Jak to zrobiłem? Wielokrotnie kupowałem coś za kilka tysięcy euro i po kupnie aktywa leciały w dół. Po sprzedaży od razu zaczęły rosnąć. Zrobiłem tak dla pewności kilka razy na różnych coinach. Dodatkowo sprawdziłem, jak można bota. Ściągnąć cenowo w dół. Wystarczy, że kilka tysięcy, na pewno za tyle, bo nie wiem, jak to jest z mniejszymi pieniędzmi. Obstawiać trochę poniżej ceny aktualnej. Bot wtedy zniża powoli cenę do oczekiwanej. Skacze raz do góry, raz w dół, a schodzi do ceny. Nim dojdzie, to w odpowiednim momencie należy znowu obniżyć cenę. Gdy obstawiasz wyżej, bot zniża się, zniża od razu cenę. E, trzeba tylko swoje odczekać i wtedy masz sukces i zarabiasz jeszcze jedno, gdy po spadku bot wraca do twojej ceny wtedy kilka razy zjeżdża ponownie w dół po do tym jak dochodzi do twojej ceny dopiero jak ktoś sprzeda koiny podejrzewam, wtedy podnosi się cena na niektórych krypto często widać cenę zaporową, to oznacza, że ktoś tam władował kasę na takim YFI czy YFII e, można dziennie zarobić w ten sposób kilkaset euro inwestując kilka tysięcy Ilość włożonych BTC w dane aktywa są fikcją, gdyby tak było, że w jedną godzinę przybyłoby 200 BTC, to jest ponad 1,5 miliona, wykres by się tak nie zachowywał. Tak jest na Binance. Mając tę wiedzę nie zostawię kasy na dłużej w takich aktywach, gdzie rządzą boty. Najpierw sprawdzę, czy boty działają i kierują ruchem i tylko tam, gdzie jest realny rynek kupią coins i do portfela. Jeśli sprawdzisz ty lub kto, ktoś, in, ktoś inny z innymi, to proszę się pochwalić wiedzą. Nie do końca się tutaj zgadzam, bo boty działają bardzo różnie. Boty są bardzo często do animacji rynku, aczkolwiek to jest kwestia zaprogramowania bota. Ale o to, o czym piszesz, oczywiście wielokrotnie występuje. Ja często widziałem, że. E, miałem ustawione kupno, sprzedaż i bot sobie chodził i słuchajcie, no to widać, że jest bot, to Bitrex był przykładowo, screen z Bitrexa był, e, w którym ja miałem ustawione bodajże 750 satoshi kupno nie, sprzedaż, przepraszam, a on do 749 no i teraz, e, akurat nie na, nie na, to było na gameie ale na jakimś innym projekcie stwierdziłem, dobra, rozwalę bota i zacząłem mu obniżać progi, dodawać kolejne pozycje, zawężać ten kanał. I słuchajcie, chodził, chodził, w tym momencie się rozpierdzielił i wszystko mi poszło co chciałem. Także to jest ryzyko. Mortalus też tutaj mówił kiedyś o tym, że boty się zawiesiły i on miał ustawione bodajże, jak była cena w miarę stabilna, 30% ponad i 30% poniżej. I w jednego dnia wszystko mu tak o, poskupowało, nie? bo bot się, bot się schrzanił. No niestety, boty animacyjne to jest smutny element tego rynku. I właśnie przez to, że giełdy kupują wolumen Inny giełd, że tak naprawdę realny wolumen jest tylko na kilku giełdach, to później się zdarzają takie flash crashe i na wszystkich giełdach jest kopia dokładnie tego samego, bo wszystkie boty grają identycznie. Także, no cóż, jeżeli ktoś znajdzie metodę, jak pokonać bota, no to na tym zarobi kupę kasy. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. AW. Z tymczasem to zauważyłem coś takiego. Odstawiam telefon, na kompie oglądam tylko naprawdę ważne dla mnie rzeczy, stąd prośba o dołączenie rozpiski milionetowej. Zero Netflixa, zero gier, a już na pewno żadnych sieciówek typu VOD, Lineage i itd. I przede wszystkim powrót do książki papierowej. Naprawdę działa, czas zdecydowanie zwalnia, jednak w Twoim przypadku będzie to trudne. Jak sobie walniesz dietę informacyjną, to nie będzie materiałów od Ciebie, a tego nie chcemy. <laughs> Dzięki AW za komentarz. Chodziło oczywiście o to, że ja w momencie, kiedy mi stuknęła 40, powiedzmy, że jest to subiektywne odczucie, czas leci coraz szybciej. Słuchajcie, no już dzisiaj to mówiłem wczoraj w newsach, dzisiaj już mamy czwartek, kryptowalutowy czwartek, gdy nagrywam, bo nie wiem, kiedy odcinek się ukaże. E, za chwilę piątek, weekend krypto, niedziela i kolejny tydzień. I naprawdę ten czas, ten rok wyjątkowo szybko przeleciał. Być może związane jest to z tym, że ja naprawdę mam dużo zajęć, ale faktycznie są takie złodzieje czasu. Jak ja usiądę, bo ostatnio w Sky, Skyrim nagrywam. No to słuchajcie, pykną potrafi, potrafią 3 godziny, jak się w jakiejś questa jest fajny quest, fajnie było napisana, 3 godziny pykną i tego nie ma, nie? I człowiek się później zastanawia, czy było warto. Ale z drugiej strony, ja mam w życiu takie podejście, że niczego nie żałuję, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także nie ma co szaleć i właściwie nie ma co tutaj wariować. Dobra, słuchajcie, to był już ostatni komentarz yy, dzisiejszego odcinka. Może króciutkie podsumowanie powiem w ten sposób. Przesyłajcie komentarze, ja zawsze wybieram kilka. Takich tematów, które poruszyć, czasami w komentarzu możecie poruszyć jakiś temat do obgadania przede mnie. No to jest tu pełna dowolność, jeśli chodzi o tę serię. W międzyczasie wam tak skrótko podpowiem, że oczywiście szykuje się strona Kryptonarodu, już możecie ją podejrzeć: kryptomyślniknarod.pl bez polskich znaków, oczywiście. Strona już jest, jeszcze nie ma tych podstron, ale już są linki do wszystkich twórców. Czyli jeżeli wejdziecie na KryptoNarod, klikniecie na link, to oczywiście do każdego twórcy macie. W międzyczasie będą dodane opisy, a patroni dodatkowo dostaną oczywiście także maile w domenie kryptonarod.pl, bo będą dwie domeny kryptonarod.pl i kryptomyślniknarod.pl, także powolutku. W międzyczasie ja też przygotuję swoją stronę, bo ja już od stu lat nie mam strony, w końcu trzeba stronę zrobić. Także słuchajcie, z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Proszę Was, oczywiście, jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podoba, łapkę w dół. Dajcie komentarz, może zostanie przeczytany w kolejnym, kolejnym odcinku. A być może z czasem, dla najbardziej osób aktywnych, dla najbardziej fajnych osób, ja będę sobie robił takie małe notatki, zrobię jakiś mały, mały konkurs z nagrodami. Chociaż tych konkursów u mnie na kanale jest 1500-1900. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.